to już ten czas, 1 listopada, kiedy wszyscy spotykamy się na cmentarzach, również na Obornickim. Mamy dziś świetną okazję posłuchać o Obornickim cmentarzu. Pan Jerzy Straszewski chce nam przypomnieć parę miejsc, może zapomnianych, może znanych, które powinny zostać na zawsze w naszej pamięci jako Oborniczan. Miejsce pamięci powstańców wielkopolskich. Mamy 10 nagrobków poległych powstańców, którzy oddali swoje życie, aby Wielkopolska wróciła do macierzy. Jedyne wygrane powstanie wielkopolskie, krzyże, znak tych krzyży na każdym nagrobku, to jest znakiem Orderu Virtuti Militari. Jesteśmy tutaj przy grobach dwóch poległych, walczyli z Niemcami. Polegli na przedmieścia Obornik, jest to Edward Sowiak i Franciszek Jager. Zginął w czasie walk, prawdopodobnie w okolicach Lubina. Jesteśmy przy grobowcu Jankowskich. Rodzina, która złożyła ofiarę na ołtarzu ojczyzny. Roman Jankowski, powstaniec wielkopolski, kupiec, zginął zamordowany w więzieniu we Wronkach w roku 1942. Ksawery Jankowski, kapitan rezerwy, lekarz internista w Chodzieży, Jenie Starobielska, zamordowany 20 kwietnia 1940 roku przez bolszewików w Charkowie. Wicenty Pietrykowski, doktor medycyny w Rybniku, Jenie Starobielska, też zamordowany w Charkowie. I tutaj się znajduje grobowiec Jankowskiej Stanisławy, urodzona w Poznaniu, tłumacz języka francuskiego i niemieckiego, zamordowana w 1945 roku przez komunistów w więzieniu na Rakowieckiej. Maria Magdalena Sierczyńska, urodzona w Łopuchowie koło Murowanej Gośliny, zmarła w czasie Powstania Warszawskiego 15 sierpnia 1944 roku. Znajdujemy się tutaj przy grobie Henryka Rękawik, żołnierza Wojska Polskiego, który zginął z rąk kuli faszystowskiej 23 lutego 1945. Mając lat 17, a tym małoletni żołnierzy, trzeba zaznaczyć, we wojsku mówiono, że to są synowie pułku. I to właśnie jest ten wyjątkowy grób żołnierza. Znajdujemy się przy grobowcu rodziny Stefanowiczów. To był doktor medycyny. Przez wiele lat prowadził praktykę lekarską w Obornikach. W 1918 roku Rada Ludowa powołała go na doradcę burmistrza. Kolejne miejsce, grób nieznanego żołnierza. Tu spoczywa żołnierz Armii Poznań, który zginął 4 września 1939 roku w trakcie wysadzania mostu na rzece Warty w Obornikach. I jest grób dlatego nazwany nieznany, bo nie wiadomo, nic nie miał żadnych dokumentów, bo jest nazwany grób nieznanego żołnierza poległego w wojnie obronnej w 1939 roku. Tutaj jest grób symboliczny Jerzego Dobrzańskiego, herbu Hubal. Był to rotmistrz, walczył na ziemi świętokrzyskiej. Z polecenia pułkownika Dąbrowskiego został wysłany jako kurier do generała Andersa, oznaczony przez prezydenta Lecha Wałęsę i różnymi oznaczeniami za zasługi na polu chwały. Jesteśmy przy grobie Henryka Eichlera. Przez 20 lat był starszym cechu ziemiozł różny w Obornika, pełnił tę funkcję w latach 1978-1998. Jego imię nadano ulicę łączącą ulicę Piłsudskiego z ulicą Szkolną. Jesteśmy przy grobowcu Łukanowskiej rodziny. Tutaj spoczywa jeden z uczestników Powstania Wielkopolskiego, Mieczysław Łukanowski. I trzeba zaznaczyć, był pierwszym starostą powiatu obornickiego.
Arkadiusz Skrzypczak był z wykształcenia nauczycielem szkół średnich i zarazem był kompozytorem, dyrygentem i tworzył chóry, organizował koncerty, tworzył własną muzykę, był organizatorem akcji uwolnienia żydowskich więźniów z obozu z Majdanka, udzielał noclegów i schronienia cichociemnym i kurierem z Londynu. Niemcy, gestapo go aresztowało i zginął zamordowany w 1944 roku w Warszawie na Pawiaku. Jesteśmy przy grobie zasłużonego kapłana księdza Augustyna Hentze, który wielkie położył zasługi dla społeczeństwa Obornik. W czasie niewoli pruskiej za poświęcenie krzyża w Gołaszynie został ukarany przez rząd pruski 15 marek lub 5 dni więzienia. Był założycielem banku spółdzielczego w Obornikach i położył wielkie zasługi w rozwoju bankowości. Jesteśmy przy grobie zasłużonego dla ziemi obornickiej Jerzego Wolniewicza, harcerz, nauczyciel. Przez wiele lat był czynnym harcerzem z wielką pasją działającym w Związku Harcerstwa Polskiego. Był także harcmistrzem w Komendzie Chłopca w Obornikach. Jerzy Wolniewicz był chodzącą encyklopedią historii Obornik oraz regionu. Jesteśmy przy grobie zasłużonego generała Dywizji Wojska Polskiego Stefana Majewskiego. Kończył on Akademię Wojskową we Wiedniu, był generałem majorem Cesarskiej i Królewskiej Armii i generałem Dywizji Wojska Polskiego. W 1920 roku walczył przeciwko dowódcy wojsk Armii Bolszewickiej Tucharzewskiej. Po zwycięskiej wojnie 1920 roku został przez prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego mianowany ministrem do spraw szkolenia wojskowego. Po przewrocie majowym 1926 przeszedł w stanie spoczynku i zamieszkał w Słonawa i tam zmarł i jest pochowany tutaj na cmentarzu parafialnym. Jesteśmy przy grobie kompozytora Rola Gawrońskiego, profesora muzyki. Wojciech Rola Gawroński znany ze wspaniałej interpretacji utworów Fryderyka Chopina czy Jana Sebastiana Bacha. I trzeba zaznaczyć, że był uczniem słynnego kompozytora Brahmsa. Jego stworzył opery Samuel Zborowski czy Maria i Pojala. Zmarł tutaj w Kowanówku w 1910 roku. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że był dyrygentem chóru i orkiestry katedry we Wilnie. Jesteśmy przy grobie żołnierza Armii Polskiej Jana Manickiego, który zmarł w bardzo młodym wieku, mając niespełna 19 lat, zmarł w lazarecie. Tutaj jest symboliczny grób Antoniego Kruszki, który był przed wojną lekarzem weterynarii powiatu obornickiego. Został zamordowany w 1940 roku w Charkowie. I drugi symboliczny grób tutaj się znajduje, Walery Molicki, który w 1945 roku został zamęczony w Stalinogorsku. Jesteśmy przy grobie powstańca wielkopolskiego Anastazego Stepki. Walczył w czasie powstania wielkopolskiego. Wraz z oddziałem brał udział w walce w okolicach Odzieży i zostaje ranny. W czasie walk pod Wieleniem Noteczą został ranny ponownie. Został oznaczony orderem Virtuti Militari 5 klasy. Jesteśmy przy grobie, którzy rodzina też oddała swoje życie za ojczyznę. Symboliczne groby spoczywa tutaj aspirant Policji Państwowej Piotr Polak, który zginął zamordowany w Ostaszkowie. Tutaj następny jest Bosman Mat Edmund Leśniak,
który walczył na słynnym okręcie ORP Orzeł, który jest w historii napisany o słynnej ucieczce Stalina, Estonia do Anglii. Do dzisiaj nie jest wyjaśniona, w jakich okolicznościach okręt został storpedowany. Dowódcą tego okrętu był kapitan Gruziński, który jedyny oficer marynarki wojny był dwukrotnie oznaczonym orderem Virtuti Militari. Następnie tutaj symboliczny grób jest komendant chłopca Szarych Szeregów harcmistrz Jan Miękus, który w 1944 roku wraz z słynnym harcmistrzem Florianem Marciniakiem, naczelnik Szarych Szeregów i 21 instruktorów chorągi Wielkopolski zostali straceni. No, jest piękne napisane motto: wszystko co robisz dla siebie, stracisz wszystko co zrobisz dla bliźniego i Polski pozostanie. Jan Miękus. Jesteśmy przy grobie rodziny Jacy Bykowskiej. Tutaj spoczywa Jarema Bykowski, legionista 1914 roku, 1918 roku oznaczonym orderem Virtuti Militari. Następnie jest tutaj spoczywa Leokadia Bykowska, kopatantka, uczestniczka w ruchu oporu i sanitariuszka. Jesteśmy przy grobie rotmistrza Piotra Neumana, 14 Pułku Ułanów Jazowiecki. Nazwa Jazowiecki jest to miejscowość na Ukrainie, który ten pułk stoczył w 1919 roku z wojskami ukraińskimi po zwycięskiej bitwie. No i tam Matka Boska Jazowiecka się ukazała i ten pułk przyjął nazwę Jazowiecki. I 11 lipca 1919 pod Jazowcami zwycięskiej bitwie z wojskami ukraińskimi oznaczył się właśnie pułk Ułanów Jazowiecki. I przez to nosi nazwę do dzisiaj, nazwę Jazowiecki. Za bohaterstwo w 1918 i 1920 został oznaczonym pułk Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. I trzeba zaznaczyć, że wszystkie pamiątki tego pułku znajdują się w Szymanowie koło Warszawy u Siódmej Pokalanek. I tam jest muzeum tego 14 Pułku Ułanów Jazowieckich. I na koniec bardzo znane wielu starszym oborniczanom nazwisko księdza kanonika Henryka Pankowskiego. Wśród zasłużonych dla ziemi obornickiej szczególne miejsce zajmuje ten kapłan, ksiądz kanonik Henryk Pankowski, którego nazwano budowniczym. Był adiutantem generała Józefa Hallera w stopniu kapitana, później wstąpił do seminarium duchownego i został kapłanem, który był obdarzony przez kapłanów i społeczeństwo obornickie szacunkiem. Przez arcybiskupego Baraniaka został mianowany kanonikiem honorowym kapituły kolegiaty średzkiej.